Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Radia Blazers. Tutaj Grzesiek Parzych i Andrzej Tropaczyński. NBA już jest za półmetkiem sezonu. Blazers wygrali dzisiaj ważny mecz, każdy mecz jest ważny w sumie, z Pelicans, z tymi bezlitosnymi Pelicans z wiosny 2018 roku. I są na trzecim miejscu w tej konkurencyjnej części zachodniej NBA. Terry Stotts ma 300 zwycięstw na koncie, jako jeden chyba z czterech trenerów aktualnie. Czterech aktualnie, czy czterech? Znaczy z nim włącznie, bo to jest chyba Pop, Spelstra i Carlisle. Okay. I Carlisle. A Neil Olshey jest trenerem, to jest generalnym menadżerem, który ma 300 zwycięstw właśnie. Taka podwójny jubileusz. Ale 300 z Blazers, nie 300? Tak, 300 z Blazers. No tak, bo oni dołączyli w tym samym czasie. Tak, właśnie, to się zbiega. No i co to powiedzieć, jest lepiej niż było ostatnio. Co ten Lejman dzisiaj nabroił? No my to... Od tego powinniśmy zacząć. Tak, to było niesamowite. Najlepsze minuty w karierze. To był jeden z najlepszych momentów w tym sezonie. Ale mi się strasznie podobało, że on już jak po tych czterech trójkach, to w zasadzie chciał każdą piłkę dla siebie, tak? I tak, widać było, że po prostu w tej trzeciej, czwartek się kręcił wokół własnej osi i w końcu się zdecydował i wpadła. No faktycznie, już było takie granie na niego. On już oddychał rękawami pod koniec, on grał całą kwartę. Tak. Ja myślałem, że Stotts go zdejmie na minutę przed końcem i dostanie owację na stojąco. A ten go trzymał do końca, ale chyba i tak tam była owacja. Ale to już techniczny szczegół. W każdym razie fantastyczne minuty. Wyszedł z ławki, bo te pierwsze mecze, te wcześniejsze mecze grał za Mo. Mhm. Mo dzisiaj wrócił i był dobry. Dobry był, bardzo był dobry. Był bardzo dobry, a tu wszedł Lejman i był jeszcze lepszy. Czyli w miejscu, gdzie była dziura, Portland nagle zrobiła się górka i to spora. Tak, no jak ktoś nie oglądał, to druga i czwarta kwarta, myślę, że to tak, must see z tego meczu. Tak jest. W czwartej bardzo mi się podobało, jak piłka chodziła. Co ciekawe, dwie świetne asysty Aminu na przykład mnie bardzo zaskoczyły. Tak. No i jak jednak uspokoili tą grę Lillard z McCollumem, jak zaczęli troszeczkę dochodzić Pelicans. Tak, tam było tak, że właśnie były te akcje, gdzie Turner grał krótko pod koszem, fajnie znajdował tam Collinsa, a później Aminu znalazł Turnera. Mhm. To uspokoiło, później były dwa step-backi. Też Collinsa bodajże. Tak. No, dużo asyst. Dwa step-backi były Lillarda i McColluma, to załatwiło sprawę. Później ten dagger Lillarda z załuku. Natomiast te dzielenie się piłką to już jest taka jakąś tendencja, bo oni z tymi asystami naprawdę wystrzelili. Tak, ale zanim uciekniemy z tego meczu, to mam do ciebie pytanie. Jak bardzo od 1 do 10 jesteś przekonany, że Blazers wygraliby z tymi Pelikanami serię w playoffach? Z tymi? Z tymi, tak. 1 mało, 10 dużo, tak? Siedem. 7, czyli że prawie pewne, tak? Tak, dlatego że gdyby to teraz się miało zacząć, tak? Załóżmy. No teraz, no. No to nie wydaje, Pelicans są... No, trzeba by dać im jeszcze ze 2 tygodnie. Pelicans są rozstrojeni. Zupełnie rozstrojeni. Znaczy ja miałem taką teorię przy tamtych playoffach, że dla nich więcej znaczył Rajon Rondo niż im się wydawało. Okay. I być może nawet więcej w szatni, w sensie atmosfery niż na parkiecie. No moim zdaniem to nadal jest jednak trudny matchup. Oczywiście, kiedy Mirotić będzie w kontuzji, kiedy Payton zacznie grać jak backup solidny, jakim był na początku, to będzie trudne, ale wiesz co, no mowa ciała Davisa, no nie chcę tam wróżyć na podstawie jakichś tam przesłanek, bo nie oglądam go co mecz, ale nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o taką stronę mentalną. Zresztą wypada im na 2 tygodnie co najmniej. Tak? Tak, Shams doniósł dzisiaj, że 2 tygodnie, widziałeś tam palec. No to ich pewnie nie będzie w playoffach, więc chyba... Tak, na 2 tygodnie wypada i to rozwiązuje kwestię. Oni chyba już nie doszlusują, tym bardziej, że tam jest przecież ostra walka na zachodzie. No. Tak. Więc, ale no,
wydaje mi się, że wygraliby tą serię. Gdyby, okay. No, może być optymistycznie, ale są trudni, bo Drew, bo Davis, bo Mirotić. Natomiast wydaje mi się, że oni już jakoś tak, co napisałem w relacji dzisiejszej, oni są jakoś tak trochę, no, tą perspektywą odejścia Davisa jakoś tak. No nie byli zdrowi w ogóle. Zdezorganizowani. Tak. Znaczy. Nie grali ze sobą w tej piątce, która dzisiaj wyszła prawie wcale do tej pory. No właśnie, tak powiedziałem, że jeśli gdyby to nie było, gdyby to był wschód, prawda, to wydaje mi się, że po dojściu do formy Mirotića, Paytona, to oni mogliby dołączyć do czołówki. Natomiast to jest zachód jednak. Tutaj każdy mecz się będzie liczył. I teraz na dwa tygodnie myślę, że Davis wypadnie. Zanim przejdziemy dalej, to może trochę takich statystyk, jak to wygląda na teraz. Więc obecnie Blazers mają 8 atak, 15 obronę, 10 tempo. Duży skok w kontekście asyst, tak jak powiedziałeś, z ostatniego 30 miejsca, które zajmowali, z tego co pamiętam, gdy ostatnio rozmawialiśmy, skoczyli 10 miejsc w górę. Teraz mają 22 asysty na mecz, natomiast w ostatnich kilku meczach to zawsze było 24, 25, tam 30 parę razy, więc chyba tendencja jest rzeczywiście zwyżkowa. Oddają najwięcej rzutów z wszystkich zespołów, a to dlatego, że najlepiej zbierają. W celnych już 14 miejsce. Najgorzej wypadają oczywiście w asystach, no bo na przestrzeni całego sezonu, więc jest to 20 miejsce, natomiast tak jak przez poprzednie sezony nadal nie wymuszają strat, czyli przechwytów jest mało, 26 miejsce. Tyle, wszystko wykreśliłem z karteczki. No świetnie. To co chyba zrobiło jakościową różnicę, to te asysty jednak, tak? To jest postęp. To zupełnie inaczej wygląda, ta piłka krąży i... No, asysty i Jusuf Nurkić. No to jeśli już, no na razie na tym wskaźniku się skupiłem, myślę, że za chwilę powiemy o tym, o jakby czynniku ludzkim, czyli też na pewno o Nurkiću, ale jeśli te statystyki brać, to te asysty są no, kluczowe tutaj, jeśli chodzi o ten postęp. Po prostu dają łatwe punkty, tak? Znaczy, wydaje mi się, że jest taka przynajmniej potencjał w tych graniu tak szybko i dzieleniu się tą piłką. Dzisiaj też to było widać. I to właściwie każdy... Dzisiaj było dużo takich asyst na czysty wsad, tak? No właśnie tak. I jest jakieś podwojenie, głównie Davisa, i wtedy ten wysoki to widział i podawał jeszcze wyższemu zazwyczaj albo do jakiegoś skrzydłowego Aminu na przykład, czy Collinsa. I sporo jest tu zawodników, którzy umieją to robić, tak? Ja już pomijam tam Lillarda, ale Nurkić ze szczytu daje świetne piłki, tak? Turner, wiadomo, Collins. Tak, Collins też dobrze podaje. No ten Amin, tak? Collins lepiej podaje niż łapie te piłki, no. To jest tak jak Nurkić. Ta rzecz, tak. No Nurkić tak podobnie. Więc to jeśli chodzi o te wskaźniki, to na pewno asysty są tutaj ważne. Z tymi trójkami też chyba nie szarżują. Teraz trochę więcej oddają, ale nie szarżują z tymi trójkami. Tym bardziej, że tam McCollumowi średnio to wpada. Lillardowi trochę chyba lepiej. No też chyba trochę średnio. No to czy im spadło na pewno. Przynajmniej w ostatnich. W porównaniu do tego, co w karierze mają, to jest niżej. Ale to nie jest jakiś tam po 40 trójek meczu, tak? Czy to ileś. Jakiś tam balans w tym wszystkim jest. No ale tak jak powiedziałeś, gdyby szukać tutaj ojców tego skoku i pójścia w górę, no to Nurkić chyba jest. On miał 3 takie zdecydowane highlighty. Jeden to 5-5. Do tego z ponad 20 punktami i ponad 20 zbiórkami, czego nikt nigdy w historii nie zrobił. Może jakiś tam Wilt czy inny Russell, gdy jeszcze bloków się nie liczyło, ale na pewno nie w tej nowej erze statystyk. Oprócz tego triple-double, takie najbiedniejsze z biednych, bo 30, ale jednak. I co, i 6 bloków z Charlotte też. Tak, tam była orgia tych bloków chyba. Tam 4 miał Lillard. Tak, kto tam nie blokował? 4 Leonard. Meyers blokował. Tak. Meyers się odblokował i zaczął blokować. Meyers zablokował tyle, co przez tak, trzy pierwsze sezony.
No, to jest miara postępu. Meyer zaczął blokować. Tak. Ale tak gdyby... A powiedz mi, no? Akurat szybkie pytanie. Proszę. Czy dożyliśmy czasów, że Meyer nie jest przepłacony? Nie wiem, nie chcę finansowo. Znaczy on tu zawsze będzie, moim zdaniem. No, to już chcę. Ja już bym, wiesz, już... Może dałbym się przekonać, gdyby ktoś chciał mnie przekonać, że nie jest. Nie, on już nie przeszkadza. I ta kasa tam. To nie jest najważniejsza sprawa, wydaje mi się. Wchodzi swoje tam, robi, walczy, stara się. Wiadomo, jaki z tego sufit, pułap. Ale nie irytuje mnie. To właściwie już jest gdzieś tam poza mną. Wiemy, czego nigdy robił dobrze, że nie będzie. Tak, myślę, że to jest... Tego dobrze nie robi, natomiast jest coraz mniej głupiot. No, to, że zaczął rzucać, znaczy próbować rzucać trójki nawet ludziom w twarz, to jest, uważam, wielki postęp, bo czasami wpada na niezłym procencie, a on przecież jest wielki, on to może robić, jak ma posłuchaczu jakiegoś niższego obrońcy. Takie detale, za które trzeba go chwalić. Dzisiaj tam na początku tej czwartej kwarty Pels mieli tą serię, tam mini 6-0 odjechali, i on trójką to trochę wyhamował, tak? Co prawda Mirotić odpowiedział zaraz, ale trafił, tak? I przełamał. Więc to on się w takich momentach przydaje, tak? Grozi za łuku 7 stóp. To nie jest problem Blazers w tym momencie, na pewno. Meyer, są inne, to nie jest kwestia jakaś potężna, wydaje mi się. Natomiast jakby szukać tego, co stało się z nurkiem, tak? No bo ja... Jeśli mówimy o nurku, to w pierwszym podcaście, jak zapytałeś, jeśli dobrze pamiętam, o to, co może być czynnikiem wzmacniającym Portland, to ja wskazałem postęp Nurkicia, tak? Później w głupawy sposób po dwóch tygodniach sezonu go przekreśliłem, jak idiota skończony, tak? Już chciałem Collinsem grać w środku. I teraz dzieje się to, czego mniej więcej oczekiwałem. To znaczy, wydaje mi się, że zimą, w grudniu i styczniu Nurkic jest drugim najlepszym graczem tego zespołu. No jest, zdecydowanie jest drugim najlepszym graczem. Tak, i ten zespół lepiej funkcjonuje, gdy Nurkic gra po prostu na takim poziomie. I teraz pytanie, ale co on takiego zrobił? No właśnie, statystyki statystykami, ale dlaczego on te statystyki rzeźbi lepsze, tak? W czym on stał się lepszy? Ja zauważam, że w obronie, tak, ale to już się działo wcześniej. Dzisiaj łapał na bloki blokami Davisa. No i co najlepsze, przestał się bać Davisa. On w ataku kilka razy zdobył na Davisie 1-1 punkty i to było naprawdę super. Jeśli porównamy Nurkicza na Davisie w playoffach, a tego, to po prostu to jest mężczyzna przeciwko mężczyźnie, a nie dziecko. No właśnie o tym się głównie mówi, że on sobie na nowo zdał sprawę, jakim jest wielkim chłopem i zaczął to wykorzystywać. Ja bym tu dodał, że on parę rzeczy przestał robić również. Czyli? Wie, kiedy się zatrzymać, kiedy oddać tę piłkę, zdecydowanie więcej zaczął podawać. Wydaje mi się, że jego też troszeczkę za uszy wyciągnął Lillard, bo no Lillard lub Stotts, tak, jeśli to Stottsa decyzja, ale tych pick and rolli, tak według testu oka, no to zaczęli grać więcej niż grali na przykład w zeszłym sezonie. I te asysty jego też. On widać, że po prostu potrafi też oddać w odpowiednim momencie. Głupio jest tak, nie ma już praktycznie tych takich jego przedziwnych rzutów. Takich, co to w ogóle nikt inny tak nie rzucał. Ja nawet nie wiem, jak to określić, ale takie jakieś dziwne, ni to półhaki, ni to layupy takie sytuacyjne zupełnie rzuty. Prawie tego nie robi. Jak rzuca w post, to jest przygotowane. I to chyba o to chodzi, że gra w tych obszarach, w których rzeczywiście jest dobry. Przestał robić za dużo po prostu. No jakby, chcieć może za bardzo. Jakby dorastał, dojrzewał, tak? Do tej ligi. Być może ten początek też nie był nadzwyczajny, bo on sam mówił, że jest zmęczony po Eurobaskecie. Ale on nie grał źle według mnie od początku sezonu. No tak, ja tam oczywiście rzeczywiście Collins miał świetny okres i to chyba stąd to twoje przereagowanie bardziej niż z tego złej gry. Tak, ale przyznaję się, bo no naprawdę już w tym sezonie zdążyłem mieć nadzieję związane z nim i później go przekreślić i znowu mam nadzieję. Mam nadzieję, że wraz z jego ustabilizowaniem ja też jakoś zrównoważę swoje opinie.
W każdym razie, no, dla mnie to jest klucz do tego, co oni w tej chwili robią i do tego bilansu. Natomiast podobało mi się też, jeśli tak, wiesz co, chodzi o to, że ja mówiłem w pierwszych podcastach, że jestem znużony tą drużyną, bo ona nic już więcej nie wymyśla. Natomiast teraz w tym okresie wydarzyło się parę rzeczy, które będzie się pamiętać, no, nawet po zakończeniu sezonu, tak? Czyli nurki, czy to jego triple-double, te bloki. Będzie pamiętać Lejmana, ale mi szczególnie podobał się mecz z Houston, tak? To, co robił Turner na Hardenie. To mi przypomni, bo ja szczerze mówiąc jakoś mi to wyleciało. On tam strasznie go wyhamował. To brzmi śmiesznie, bo 38 punktów rzuca facet, a ja pisałem, że zatrzymany został, tak? Ale chyba tak jest, że przy tej formie Hardena to nie patrzy... Ale zapracował na to. Na to, ile punktów Harden zdobywa, tylko na jakim procencie to rzuca. Tak. I tam miał fatalną skuteczność Harden, tak? On rzuca po prostu, bo nikt tam tej drużynie inny nie rzuca. I te punkty siłą rzeczy zdobywa, ale to, co Turner zrobił w nim tam chyba w drugiej kwarcie, w kilku posiadaniach, naprawdę to było coś, co ja zapamiętam z tego sezonu na pewno. I Turner umie to robić. No, mądrze to Turner robił. Nie starał się grać z nim na ostro, tylko jakby niwelować się go, likwidować Hardena tą mocną stronę, tak? Bronić go tam od tej prawej. Prawej zdaje się ręki tak. I po prostu nie iść na 100% na maksa, żeby uniemożliwić mu rzut, tylko po prostu żeby dać mu rzucać jak najtrudniejszych pozycji. To świetnie wyglądało i Harden się wściekał w tym meczu. Widać jak było, jesteśmy przy obronie, to doskonała obrona była też w meczu z Charlotte. No to ja z kolei to bardzo zapamiętałem. Tam w pierwszej kwarcie, nie? Tak jakoś od razu ich wystąpiło. Zwłaszcza w pierwszej kwarcie jak na ich siedle, no. Przez większość meczu się utrzymywało. Już nie mówię tylko o tych blokach, ale naprawdę widać było, że jest skupienie, jest. Wszyscy wiedzą, co kiedy trzeba zrobić. No dobrze, czyli jest lepiej, tam wiadomo, że do tej trzeciej pozycji nie trzeba. Jeszcze może, jeśli o graczach, to po cichu Seth Curry jest najlepszy w NBA pod względem procentu za trzy. Tak. I zgłasza nawet głośno, chyba na Twitterze swój, czy w jakimś wywiadzie, swój akces do All-Star Game, do konkursu za trzy punkty. Zwłaszcza, że to w ich rodzinnym Charlotte ma się odbyć i zdaje się, że brat też chętnie by tam zagrał, więc mogłoby być ciekawa bratobójcza walka. Myślisz, że umożliwią mu to władze ligi? Nie wiem, co ja słaby jestem w All-Star Game, nie znam się na tych zasadach, na tych wszystkich regulaminach, nie wiem. To czy... Nie ma żadnych chyba regulaminów. A, no to czyli chodzi o to, że... Chyba decyzja się... polityczna. Polityczna. O, to już nie chciałbym w ogóle w to wchodzić. Jak tam specjalnie All-Star Game się nie jaram jakoś. Natomiast nie, no fajnie, jak chce, jak go przyjmą, niech sobie tam rzuca te trójki. Jeszcze jeden człowiek, o którym musimy powiedzieć, no to jest Lillard, który powoli zaczyna wchodzić na terytorium point guarda Chrisa Paula. Bo nie wiem, czy wiesz, że z 20 najlepszych par w pick and rollu, setów tak zwanych, tak? Czyli to może być ten sam gracz w kilku. Lillard jest aż w czterech i to z takimi graczami, nie tylko z Nurkiczem, ale też bodajże z Aminu, chyba z Collinsem, pod względem, to jest chyba pod względem efektywności. Więc no to jest ogromna jego zaleta w ostatnim okresie. Po prostu kontroluje tą grę dużo lepiej. W ogóle, znaczy to jest pewnie, znaczy na oko to, bo tam do statców nie zaglądałem, ale wydaje mi się, że on i w obronie lepiej wygląda. Oj, wygląda lepiej zdecydowanie. On w ogóle jakby przemyślał, że już te strzały, ta skuteczność i rzucanie tylko to za mało, tak? Wydaje mi się, jakby on stwierdził, że niech będzie te 3-4 punkty średnio mniej, tak? Ale dam coś od siebie w innych aspektach, w innych punktach parkietu, nie tylko po stronie tej atakującej. Znaczy mi się wydaje, że jeżeli chodzi o same starania, to też CJ też się bardziej stara niż jeszcze 2 lata temu na przykład. Tak. Może to go też troszkę kosztuje. Ale o ile przy CJ-u tak może nie przyglądam się bardzo, to przy Lillardzie, przepraszam, to widać. Przy Lillardzie widać też efekty. Tak, tak. Jakieś tam deflections, tak, jakieś przechwyty. No w post on już sobie radził od jakiegoś czasu.
w obronie, ale no na pewno parę, miałem parę takich momentów w ostatnim miesiącu, że tak spojrzałem, wow, no to było dobre. Tak, to wygląda jakoś przyjaźniej dobrze. Jeszcze o Lejmanie, bo to dzisiaj była taka flash supernowa i mocne uderzenie, ale on wygląda dobrze od kilku spotkań, tak? Tak, no mi się podoba, że... No... On ma dobre procenty. On ma chyba teraz, jeśli niech spojrzy, on ma 53% skuteczności i 36% za 3. Więc kiedy on wchodzi, on jest efektywny. To znaczy tam, nie wiem, w obronie jakoś może... Nie jest jakaś... Tragedii pewnie nie ma. Tragedii nie ma, nie jest jakaś rewelacja, ale daje radę i to nie jest jakiś błysk, flash. No to dzisiaj to było ponad poziomy, tak? Wylatuj. Tak. Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że on chyba najbardziej chce w ataku. A przez to, że jest taki dynamiczny, no to te wszystkie ścięcia, które on robi, jak wychodzi, jak bez zastanowienia rzuca, no to jest wszystko takie, nie widać w tym wahania i tak jakby mocniej wszystko robił niż wszyscy inni. Jest trochę, jest w tym jakaś śmiałość. To rzeczywiście widać, to widać. I to jest fajne, tak? No bo o ile nie zdarzą mu się takie okresy, że tam nic mu nie będzie wpadać, to już nieraz było. Było, tak. Ale teraz gra naprawdę nieźle i no pewnie tak jak pewnie z pierwszej piątki Harklesa nie wygryzie, ale nie musi, tak? Nie, to napisałem dzisiaj w relacji, bo parę tygodni temu Stoc o tym wyraźnie wspomniał z jakichś wywiadów, że pierwsza piątka jest nienaruszalna. Okay. Tylko zdrowie może tutaj coś zmieniać. No tak, no bo Harkless w obronie robi. Choćby 30 punktów na mecz zaczął rzucać, nie wygryzie Harklesa. Bardzo mi się podobało właśnie dzisiaj, jak Harkless siedział na Miroticzu, to Mirotic zazwyczaj oddawał tą piłkę. No tak, znaczy, to prawda. Mirotic pewnie jeszcze też nie doszedł do siebie, ale wyglądało to dobrze. Dobra, czy coś jeszcze tutaj z takich osobistych analiz? Osobowych historii? Nie, nie. Nie, myślę, że... No i czyli tak mamy... Gdzieś nam Stauska zginął zupełnie. No tak, no Lejman by jakby usunął. Jak wchodzi, to też swoje takieś tam robi. Z trójkę rzuci, coś tam ma, więc nie jest tragedią. Więc tak, no i trzecie miejsce do niego bym się nie przywiązywał, bo to za chwilę na tym zachodzie może się zmienić, ale mam wrażenie, że po tym długim okresie, kiedy zachód w ogóle jakiś był dziwny i ta tabela była szalona, to powoli to się w cudzysłowie cywilizuje. Tak? Wraca do tej hierarchii, którą przed sezonem wielu zapowiadało. Tak? Czyli Jets idą w górę, Houston idą w górę i pewnie Lakers, jak wróci James, też podskoczą. I ta ósemka się klaruje. Chyba Clippers nie wytrzymać. Clippers, tak, Minnesota, Nowy Orleans, Sacramento, tak? Tak, tak. Na ósmym miejscu są teraz Lakersi, zdaje się. No, albo Jets, już tam nie kojarzę. Nie, Jets już są siódmy. No to Lakers. I chyba Clippers wypada z tego na razie. Tak. Więc powoli się to systematyzuje i zobaczymy jak. To tak spojrzałem na terminarz, to nie wygląda źle. Ale to wiadomo, z tymi terminarzami różnie jest. Dla kogo? Dla Blazers? Dla Blazers, tak. Ani źle, ani dobrze, bo no z jednej strony te zespoły, z którymi będą Blazers grali, to rzeczywiście procentowo nie wygrywały jakoś kosmicznie dużo. To gdzieś tak w połowie stawki ten terminarz, aczkolwiek będzie dużo meczów na wyjeździe. Bo już tak, tam jest zdecydowanie częściej grali u siebie do tej pory. To prawda. Drugie połowie lutego jest długi wylot, wyjazd na wschód. Tam chyba z 7 meczów na wschodzie. Więc zobaczymy, jak to wytrzyma. Wschodem jest 12-3. Także... No, dobrze byłoby to rozwiązać też wcześniej, w sensie kwestie playoffów, bo końcówka jest z Lakersami, chyba dwa razy Denver. I Sacramento ostatni mecz. No ale to dobra, to melodia przyszłości. Teraz może też o przyszłości, ale tej bliższej, czyli trade deadline, co? No tak, chyba się zbliża, pewnie się nie będziemy słyszeć przed... Raczej nie, chyba po już podsumowaniu. Kiedy w ogóle się jest? 7. 7, no 7 lutego. Lutego, 7 lutego. Nie, to raczej nie będziemy. Od czego byś chciał zacząć? Od tego, co pojawiło się na tapecie ostatnio. Czyli Jeremy Lin w Blazers. Nie. Nie strasz mnie, nie chcę.
Ktoś fajnie napisał, że gdyby to było, to by nie było Linsanity, tylko Insanity. Ja proponuję mówić o tym, co The Ringer napisał i w szóstym graczu trącili też. Tak, i wczoraj nie, też nie wiem, czy to przypadek, czy czytaliście by nawzajem, czy słuchali. To się mówi na różnych forach od tak. dwóch lat w zasadzie. I tutaj Roberto od nas z bloga nas zaczepił, skąd to podniecenie Gordonem. To ja tłumaczę, to nie żadne podniecenie, tylko reakcja na to, że w różnych miejscach internetu pojawiły się te informacje o potencjalnej wymianie CJ-a za Gordona. No tak, no ale ja rozumiem, że jemu chodziło o to, że dlaczego wszyscy tak chętnie by to zrobili. Nie wiem, czy tam wszyscy. Ja jestem na tak, znaczy rozważyłbym to, ale też się jakoś nie podniecam. Uważam, że trzeba szukać wzmocnień, trzeba szukać, znajdywać plusy w innych miejscach parkietu. No. Już nie chcę tej zdartej płyty powtarzać i grać nią, że CJ to samo co Lillard, podobne plusy i minusy, tak, bo to już wszyscy słyszeli. I szukamy rozwiązań. Pojawiła się ta, Gordon wygląda potencjale jako fajny fit do Blazers. Znaczy to jest, The Ringer to uzasadniał w ten sposób, że tak jak w serii z Pelicans, zresztą nie tylko w serii z Pelicans, ale też w kilku innych playoffowych seriach, w momencie podwojenia potrzebny jest gracz, który będzie w stanie wykorzystać sytuację 4-3, czyli albo minąć, albo mijając i gdy zostanie mu droga zagrodzona, oddać znów na wolną pozycję. I oni piszą, że ten drugi z braci jest wtedy na to za niski. Natomiast chodziłoby o to, żeby ktoś zachowywał się trochę tak jak Draymond Green w Golden State, czyli że w ruchu potrafi oddać tak jak Green nad głowami innych ludzi. No i że to jest ta jakościowa różnica, że wtedy jak podwoisz albo potroisz Lillarda, to zostaniesz za to skarcony na pewno, a nie tak, że teraz, nie tak jak teraz, że na przykład, no bo kto teraz próbuje wtedy mijać, a Aminu jakieś to Eurostepy swoje robić, no, albo Harkless, no, tak. No to nie wychodzi, tak? Im też troszkę ręce drżą za trzy, chociaż nie mówmy, że tu Gordon jest jakimś strzelcem za trzy, bo on ma procenty podobne do Aminu. Bo... No tak, ale to nie jest jakiś ale troszkę więcej tych prób oddaje w karierze, nawet w tym sezonie więcej, mimo że Aminu rzuca już dość sporo też. Argumentem za jest to też, przepraszam, że on w Orlando nie jest chyba odpowiednio wykorzystywany przez całą karierę. Na trójce chyba gra obecnie. Tak, poza pozycją swoją. Miotany jest to na trójce, to na czwórce i pod czterema trenerami już z rzędu, więc to chyba nie jest, to nie są warunki do stabilizacji i pokazywania swoich umiejętności. No i dużo lepiej podaje niż nasi obecni skrzydłowi, bo on ma per 36 3,5 asysty, a Minu ma 1,3 asysty. No zdecydowanie jest lepszym obrońcą niż CJ, to zdecydowanie. On jest na poziomie Aminu, bym powiedział, chociaż troszkę jest to inny obrońca niż Aminu. No tutaj na Blazers widziałem mocną armatę ze strony naczelnego tegoż medium, który skrytykował bardzo ten pomysł i mówi, że to jest bardzo zły fit z Nurkiciem z kolei. Czyli, że jakby z jednego problemu robi się drugi po drugiej stronie parkietu, bo Gordon, mimo że za trzy rzuca chętnie, to lubi sobie też pograć pod koszem. No i że tutaj Nurkic by wtedy mocno z kolei ze swoją produkcją spadł. Nie wiem, no mnie to aż tak nie przekonuje. Wydaje mi się, że Stotz by sobie z tym jakoś poradził. Ale jest to głos dyskusji na pewno przemyślany. Ten pomysł cały jest no jednym z wariantów, tak? No, szukania po prostu doskonalenia tego zespołu i nikt tu nie mówi, że to ma się stać. Znaczy ja myślę, że to się nie stanie, bo ja nie wiem, po co CJ miałby być Orlando. No, no niby taka opcja, typowego rozgrywającego potrzebują, a nie... Że, nie, no mówią, że mógłby spróbować się nim stać. Ja tego nie widzę, to tak? Ja nie wierzę, że CJ może prowadzić grę. No ale w Orlando nie na takie rzeczy się nabierali. No zwłaszcza, że Oshley lubi sobie podilować z Orlando. Tak. A to ma tak naprawdę duże znaczenie. Widać, że ci GM-owie często ze sobą kilka robią trade'ów na przestrzeni kilku lat.
jak ktoś tam ma jakieś lepsze relacje, to łatwiej. Chociaż Orlando chyba zmieniło GM-a w zeszłym sezonie, dobrze myślę? Chyba tak. Pewności nie mam. No to może być nieaktualne już. W każdym razie, no ja jestem za dealowaniem CJ-a, czy za Gordona, czy za kogoś innego, ale twierdzę, że Olszczy tego nie zrobi. No to ja też tak twierdzę. Że absolutnie nie będzie ruszał tutaj CJ-a. To w ogóle, gdybym miał teraz wyjąć z głowy Olszczyja myśl na ten temat, to wyjąłbym 100%, że on go nie chce oddać. Jeszcze jedna rzecz a propos Gordona, on ma świetny kontrakt, bo o ile to jest w tym sezonie 22 miliony, a później maleje. To on maleje i w czwartym sezonie to jest tylko 16 milionów, więc to wtedy byłaby wielka okazja za to, co on, co on będzie produkował, o ile utrzyma, powinien się rozwinąć tak naprawdę, chociaż dzisiaj już zdaje się zszedł z bólami pleców z parkietu, więc to też jest. Ale palą 23 punkty tam przy trzech trójkach, więc no. Ale on to generalnie przegadł, to on, opinia jest taka, że on się nie rozwija tak jak obiecywano. Ale jest w Orlando też, tak? Tak, no właśnie o tym mówiłem. Harkless w Orlando to minut w ogóle nie dostał. No tam jest momencie. Inna sytuacja. No w każdym razie nie wiem, czy o innych potencjalnych trade'ach będziemy rozmawiać z CJ'em, chyba już nie. Może nie z CJ'em rzeczywiście, ale kogo, jeśli byśmy mieli nie oddawać nikogo z tego Big Three, szumnie nazywanego, to jacy gracze, na kogo... Nie wiem, nie to, że ja bym był przekonany do nich, ale padają naciska Kenta Bazemora, tak? Na przykład, no TJ... Musiałby Turner pojechać. Tak, TJ Warren, to nie pada, ale to ja rzucam. I ty no, TJ Warren absolutnie. Ty też o tym myślałeś. Jest na mojej liście i Torian Prince takoż. Tak, tak, można było coś za Ciebie chyba pomyśleć. Też, prawda? Tak, oczywiście, no to jest zawodnik, który jest tak, wydaje mi się, też w Atlancie wygaszony, ale miał świetny sezon. Oni powinni, znaczy Torian Prince nie mam pewności, ale wydaje mi się, że gdyby użyć piku i coś tam jeszcze dodać, nie wiem, czy Myersa, jeśli ktoś uważa, że ma dodatnią wartość, czy Harklesa na przykład, czy może Lehman już się tak, pewnie nie, pewnie się jeszcze tak nie rozreklamował, ale to są, wydaje się, gracze do wyjęcia. No tak, tak. Znaczy, za rok już na pewno będą atrakcyjni, tak? Ze spadającymi kontraktami, w sensie no tak. Meyers czy Harkless. Nie, ale ja mówię o TJ Warren, Torian Prince, tak? Że oni nie są chyba w zespołach, którzy by jakąś wielką przyszłość z nimi wiązali. Tak, takie mam wrażenie. No, bardziej co do Prince jestem przekonany niż co do Warrena, ale... Sans tam mają tłok na tej pozycji, więc pewnie będą się kogoś pozbywać. Mają, właśnie, oni też mają tłok, tak. Chociaż on gra chyba z nich najlepiej z tego całego tłoku. Atlanta być może... Atlanta za wcześnie, oni za dwa lata musieliby mu płacić, tak? To oni do tego czasu się tak nie przebudują, mam wrażenie. No ale pewnie, ale mogą piki chcieć zbierać. Więc właśnie może chcą tą perspektywę czasową sobie jeszcze troszeczkę oddalić i zebrać pik za niego pierwszorundowy od Portland na przykład, tak? Tak. W tym wszystkim... Jak spadający za dwa lata kontrakt. W tych wszystkich pomysłach to chyba najważniejsze jest to, co zamierza Olszczyj zrobić za Minu. No ja myślę, że on się nie odważy jednak go spuścić tylko dlatego, żeby nie płacić podatku. Nie, to jest taki dylemat chyba. Jeśli go teraz nie przehandluje, to w lato odchodzi za darmo, tak? Tak, ale ja myślę, że jak ktoś poleci, to poleci z powodów finansowych. Jak ktoś poleci, to będzie to Myers moim zdaniem. No bo za Minu jest tak, że w lato go pewnie tracimy, jeśli nie zejdziemy z innych kontraktów, ale teraz można było go oddać za jakiś tam pick czy coś tam, ale jak go oddajemy, to moim zdaniem szanse na cokolwiek w tych playoffach maleją i to jest najważniejsza kwestia. No nie możesz go oddać według mnie. No moim zdaniem to jest najważniejsza kwestia. Chyba, że w większym pakiecie za kogoś, kto to będzie co najmniej tak dobry lub lepszy. Czyli jesteś raczej przekonany, że nie oddadzą go w lutym? Ja nie sądzę, żeby Aminu poleciał tylko tak jak Wonle, czy Krab z powodów czysto finansowych. Myślę, że on jest zbyt ważny dla tego zespołu. No, ja sobie nie wyobrażam szczerze. Kluczowy. Dla mnie kluczowy. Aminu gra na poziomie i to szanse wzrastają na zwycięstwo w każdym meczu, moim zdaniem.
tak jak dzisiaj. Dzisiaj trzema trójkami on trzymał pierwszą kwartę. Myślę, że prędzej poleci na przykład właśnie Turner z pikiem, albo Myers z pikiem. No już tu nie przesądzam, czy pierwszy, czy drugorundowym, za kogoś tam, który kto cokolwiek wniesie, niż że poleci Amino. No ale no, gdyby chcieli zrezygnować z Aminu, no to chyba tylko wtedy, jak Oshley sobie z Lillardem usiądzie i powie, co ty na to, żebyśmy jeszcze odłożyli ten sezon na półkę. I nie wiem, czy Lillard by się no na coś tak, takiego zgadzał, nie sądzę. Nie ma chyba raczej szans, zwłaszcza, że jak będą tak dobrze stać, jak stoją, tak? To byłoby idiotyzmem ten sezon przekreślać. Tak, no, z drugiej strony to samo może być z transferem CJ-a, Lillard może tego nie chcieć. Nie, to tak jak mówiliśmy, to się nie stanie. Odejście CJ-a. Mówisz, że w ogóle się nie stanie. Znaczy, być może szanse na to zwracają w przyszłym roku, tak. Znaczy, no pewnie od playoff. Po jakimś, tak. Nie stanie się pewnie w lutym. Przepraszam, przy rozdzięciu playoffów znowu w podobnym stylu, no to pewnie może to podążyć w tym kierunku, ale teraz to chyba nie jest, to jest tylko temat taki szum. Właśnie. Nie wiem, czy w ogóle coś się stanie w Portland przed trade deadline. No ale będziemy musieli czekać. No Twitter i różne portale raczej stawiają Portland jako kupujących, a nie sprzedających. No. W sensie, że to by było logiczne, tak? Nie wiemy, jak ta właścicielska historia. Nie, tam chyba będzie status quo. Pani Judy Allen się nie kwapi do jakichś zmian. Wulkan chyba rządzi, będzie rządzić. Chyba, że pojawiłby się jakiś naprawdę nagle ktoś, kto by wyłożył kasę potężną na stół. Jeszcze jedna ciekawa rzecz była, już się trochę przykurzyła, bo ma z 2-3 tygodnie. Ta. Ale Zach Love zaproponował Bena Simmonsa za CJ-a. No to ja to przeoczyłem. Tak, to strasznie wielkie cięgi, jak widziałem na forach 76ers zebrał, ale on twierdził, że Simmons nie pasuje do Butlera i Embida wystarczająco, już nie mówiąc o Fulcu, no ale tam Fulcem to nikt sobie pewnie głowy nie zawraca, natomiast no tak, ale natomiast no to tak po prostu nie ceni Simmonsa chyba tak bardzo w tym konkretnym środowisku. No wiesz, ale jeśli mieliby zastanawiać się nad daniem Simmonsa, bo nie pasuje do Butlera i kogoś tam jeszcze, to musieli mieć pewność, że Butler ich nie zostawi. No tak, tak, oczywiście. Tak. No wiesz, no to CJ też tam nie jest złym graczem, tak? I nie, to się do 76ers jest potrzeba. Lepiej dopasowany, więc nawet... Strzelca potrzeba. To jest... A oni by pewnie jeszcze zgarnęli ze dwa piki pierwszorundowe w takim dealu, więc no Zaklało nie jest głupi. Więc to nie jest z kosmosu. Bardziej moje pytanie jest takie, czy ty byś chciał taki deal? Tak. Tak, ja lubię Simmonsa, jego talent, jego wszechstronność. Trochę tam z głową może u niego, ale jest znakomitym graczem. I też powiedzmy, że Philadelphia na pewno go nie odda, więc oczywiście. To bardziej taka ciekawostka, że komuś coś takiego przyszło do głowy. I to temu komuś. Temu komuś, no to tak. No, zgadzasz się, że to jest chyba najmądrzejszy facet, który o koszykówce pisze i mówi z tych takich... Myślę, że to jest tak. To... No ścisła czołówka na pewno. Na pewno, więc jesteśmy usprawiedliwieni, że to poruszyliśmy. W takim razie. Tak. Czujemy się bezpiecznie. No dobra, więc ja myślę, że trade deadline się wydarzy. Nie wiadomo, co w Portland, jak to będzie bogate. No powiedz mi, ten Bazemore cię przekonuje? Za Turnera rozumiem. Tak, dla kulaku, no za nikogo poważnego, tak. Więc, ale to też tak mech. Nie podniecałbym się. Duży, solidny kontrakt, tak samo jak Turner. Chyba tak to rozumiem, tak, że tak, zakładalibyśmy, że to jest lepsze dopasowanie. Podobnie. No to skrzydło by wzmacniało, tak. Mhm. To jest trójka, czy to jest dwójka? No nie, to jest to trójka. Trójka bardziej. Tak. Wysoki dosyć jest chyba. No to tyle chyba, jeśli chodzi o te ruchy potencjalne, urojone. All-Star Game nam zostało. No to co, Lillard będzie, CJ-a nie będzie. Będzie Lillard, tak? No musi być. Musi być, też mi się tak wydaje, że trenerzy i dziennikarze go nie pominął tym razem. Tak, CJ-a nie będzie,
Nurkic. Będziesz w ogóle oglądał to? Ja nie oglądam Monster Gate, mi to jest... Ja też nie, ale w zeszłym roku było podobno całkiem niezłe. Wiesz co, to dla mnie wyznacznik tylko tego, czy zawodnik na jakim poziomie jest, tak? Czy ja na pewno jest... będę chciał obejrzeć wybieranie składu, bo to ma no, w sumie tak, to jest w sumie najbardziej emocjonujące. Tak. A to już bardziej tak przypomina jakiś teatr ze scenariuszem, to wszystko, co tam później się dzieje. Ja tam... meczu to nie wiem od ilu lat nie oglądałem, natomiast no, zawsze trójki i Skills Challenge sobie oglądam. A to później, odtworzenia czy też... Odtworzenia, no oczywiście. No. Więc no nie wiem, pytanie no takie, no można wyrost przynurkić? Ale co? Może być rozważany? Nie. Nie? Za krótko to trwa, żeby on był za krótko, bo rozważa. I za dużo dobrych wysokich jest na zachodzie. No właśnie. No dobra, ale czy w MIP mógłby być brany pod uwagę? Wiesz co, no jak dociągnie na tym poziomie do końca sezonu, to na pewno będzie gdzieś tam na liście, tak? Mhm. Dobra. Nie wygra. Poczekajmy. A jak jeszcze z jedno 5 na 5 walnie i ze 2 triple-double, to kto wie. No dobra. No to zamkniemy ten krótki odcinek pod tytułem All-Star Game. I coś nam jeszcze tu może zostać? Może co nas czeka? No, co nas czeka? Trochę już mówiliśmy, jak ten terminarz wygląda. On wygląda, że mam back-to-back z Jets i OKC. Tak, to będzie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że nie będzie 0-2 tutaj. No, byłoby dobrze, ale te back-to-back... 1-1 byłoby w 100% by mnie satysfakcjonowało. Te back-to-backi są porażające. Ja w ogóle, Portland to przez to, że najdłużej latają, najwięcej, to powinni mieć ograniczoną ilość back-to-backów. To jest niesprawiedliwe po prostu. Mm. To jest... Tak mi do głowy przychodzi czasami. Czyli mamy tak, Utah, Oklahoma, potem mamy na poprawę humoru Phoenix, Atlanta. Tak. Potem znowu Utah. Już w lutym u siebie Miami i San Antonio. Bardzo mnie ten mecz San Antonio będzie ciekawił, bo oni są w gazie. I co? I potem przed meczem gwiazd już tylko wyjazd do Dallas, do Oklahomy i u siebie Warriors. No, solidne ekipy. Dużo solidnych ekip. No, a później ten długi wyjazd na wschód. Czyli tuż po All-Star Game. No dobrze, będą wypoczęci. Tak, no, właśnie. To nawet nieźle się składa. Bo tam Filadelfia i Toronto jest... Filadelfia, Cleveland, Boston, tak. Toronto, Charlotte i jeszcze Memphis, które też... A, to tam można wyjść na remis. Na zachodzie jest chyba tylko z nazwy, z tego co pamiętam mapę. No, to tak to wygląda. Zobaczymy, no jest dobrze, jest optymistycznie. Świetnie wykorzystują kłopoty innych, o czym mówiliśmy wcześniej, bo jeśli spojrzysz na zdrowie zespołu, to nikt z kluczowych graczy się nie wywalił w Portland. No ale wiesz, ja nie lubię traktować tego jako szczęście, tak? To też... Nie, to trzeba mi wykorzystać, tak? Nie tylko o sztabie medycznym, ale wiesz, no LeBron James wydaje $1 milion na treningi każdego roku, więc to jest element gry w kosza. No też utrzymywanie ciała w takim stanie, żeby tej kontuzji nie złapać. No ale jeśli tak spojrzysz na listę, to Golden grali bez Karego, tak? Denver bez Millsapa, teraz Harrisa. OKC bez Westbrooka. Houston bez Paula Gordona. Utah teraz gra bez rozgrywających. Mitchell na jedynce. Rzeźbi dobrze. 6 zwycięstw rzędu. Tak. Lakersi bez Jamesa. Pelicans bez Miroticza. No, Portland są wyjątkiem pod tym względem. Jak bez Miroticza grał? Znaczy nie, mówię, że od początku sezonu każda z tych ekip... A to bez Davisa było wtedy jeszcze lepiej. Przez dłuższy czas, tak. Przez dłuższy czas grała bez jakiegoś swojego kluczowego gracza. Portland nie ma w tym zestawie. No graliśmy oprócz Mo, tak? No, ale to nie jest jakiś... No wiesz co, jest to ważny gracz. Ważny, ale nie jest Big Free. Przekątkowy, tak? Nie jest Big Free. A no tutaj miałem ci graczy, którzy są Big Free, wydaje mi się. Ale Big Free jest dość żywotne. No to tak, to mobilne dosyć, poza paroma zespołami. Również w zeszłym sezonie w zasadzie nie... W każdym razie, no... Nie łapali. To fajne, że ta stabilizacja jest, tak? Że, znaczy oni powinni to, czego się domagaliśmy. Grają zbyt ze sobą zbyt długo ta pierwsza piątka, żeby to nie była wartość dodana. No patrz, jak ci się humor poprawił od ostatniej. No i mnie to miota. To jest zespół
świetny, to czy dobry w sezonie regularnym i trener też jest dobry, jak mówiliśmy we wcześniejszych podcastach. Muszą zrobić krok do przodu w playoffach, jeśli chcą być zapamiętani bardzo dobrze i pozytywnie. A myślę, że jest szansa, żeby to coś tam ugrać. Ale to za wcześnie w tym. Dobra, bo zaraz znowu pójdę w przereagowanie. To co, kończymy? Kończymy. Blazers, żeby nie zagadywać. Blazers niech idą tak jak szli. My pewnie się usłyszymy po trade deadline, czyli gdzieś tam w lutym. Tak, i będziemy mówić, dlaczego nic się nie stało. Albo z wypiekami na twarzy. Dobra. Rzucać gromy lub się cieszyć. Ja spróbuję się równoważyć swoją psychikę. Dobra, za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, czołem.